I przed nami druga walka gali Białystok Boxing Show. Hala przy ulicy Pułaskiego i starcie Daniela Pilca z Białorusinem Sierchiejem Krapszylą. Białorusin w narożniku niebieskim, a zawodnik Ecto Boxing Production w narożniku czerwonym w spodenkach czarnych. Za nami pierwszy ten akcent zawodowy i błyskawiczne zwycięstwo Przemysława Gorgonia. W pierwszej rundzie Gorgoń zastopował Arcjoma Hurbę. Teraz no ładnie trafił Pilc prawym nad lewą rękawicą Białorusina. Teraz chciałem powiedzieć, że na takie zwycięstwo będzie próbował zapolować Pilc, ale Krapszyla akurat jest zawodnikiem, no, który potrafi boksować na pełnym dystansie. To nie jest pięściarz, któremu się zdarzają wyłącznie szybkie porażki. Akurat to było bardziej domeną, powiedziałbym w cudzysłowie, Arcjoma Hurby, który faktycznie dość często przegrywa błyskawicznie. Krapszyla potrafił boksować pełne dystanse, ale potrafiłby być też nokautowanym w pierwszej rundzie. Przypomnijmy sobie 15 dzień października 2016 roku i walkę Białorusina z Pawłem Rumińskim. Wtedy Rumiński na gali w Legia Fight Club znokautował Krapszylę, proszę Państwa, w 6 sekund. No to był chyba najszybszy w ogóle nokaut w historii polskiego boksu zawodowego. To jestem niemal pewny. Nie wiem, czy w ogóle nie jeden z najszybszych w historii boksu. No tutaj walka trwa już na pewno dłużej, Pilc spokojnie boksuje z Krapszylą, chociaż jest stroną oczywiście dominującą, jest agresorem i na razie to on nadyktuje warunki w tej rywalizacji. Zresztą Pilc, myślę, tutaj postawi wiele na to, żeby sobie ten rekord pozytywnie podbudować, bo na razie ma stoczone 3 zawodowe walki, 1 zwycięstwo, 1 porażka, 1 remis. Wszystkiego już posmakował na profesjonalnych ringach i z pewnością wie, że najlepiej smakuje zwycięstwo, na które będzie dzisiaj polował. Uwaga teraz sędziego Dariusza Zwolińskiego, bo doszło do rozcięcia na głowie Siergieja Krapszyli. To było przypadkowe zderzenie głowami, jak poinformował Dariusz Zwoliński. A więc walczymy dalej. No, Krapszyla taki troszeczkę zdezorientowany. Ta krew chyba nie podziałała na niego najlepiej. Być może z kolei krew poczuje Daniel Pilc. Dobry, lewy, prosty Polaka. No ale faktycznie ta twarz jest mocno zakrwawiona Siergieja Krapszyli. Zaniepokojony odrobinę Dariusz Snarski sytuacją. Też pewnie chciałby, żeby jego pięściarz poboksował, żeby złapał tutaj rytm rywalizacji, żeby też podbudował pewność siebie, bo myślę, że to jest dość ważny element w zawodowym boksie. Ale nie forsuje na razie tempa Pilc. No teraz spróbował ciosu podbródkowego, ale za chwilę będziemy mieli koniec pierwszego starcia. Krapszyla również uderzył prawym, ale niecelnie. Lewy prosty Białorusina świsnął gdzieś tam wokół czoła Polaka. Pierwsza runda, no, z całą pewnością wygrana przez Daniela Pilca. W dodatku z tym krwawym akcentem w postaci kontuzji głowy Krapszyli. No, prawdopodobnie tam zaraz pojawi się wazelina, która będzie miała za zadanie odrobinę zatamować to krwawienie. No a Daniel Pilc, jeżeli chodzi o jego karierę, no myślę, że do tej pory nie boksował tak często, jakby chciał boksować. Debiutował w listopadzie 2015 roku. Tam na gali w Rzeszowie zremisował z Tomaszem Piątkiem. Chociaż zdania sędziów były podzielone, bo Krzysztof Bubak wypunktował 39-37 dla Pilca. Sędzia Kozłowski dokładnie odwrotny wynik dla Tomasza Piątka, a sędzia Dariusz Zwoliński, którego teraz oglądamy w ringu, punktował wówczas po 38. Potem w marcu 2016 roku było zwycięstwo nad Piotrem Tomaszkiem. No i w grudniu porażka z Aleksandrem Dżemką na gali w Dworze Czarneckiego. W trzeciej rundzie Daniel Pilc przegrał przed czasem z Białorusinem, który długo tego nieskazitelnego bilansu nie utrzymał, bo potem przegrał z Przemysławem Zyśkiem na punkty. Druga runda rywalizacji Daniela Pilca z Sierchiejem Krapszylą. Jest to walka zakontraktowana na 4 rundy. Czwarty pojedynek Pilca, no o wiele więcej oczywiście starć ma na swoim koncie Sierchiej Krapszyla, bo już ponad 20 zawodowych walk tego 27-latka urodzonego i mieszkającego na co dzień w Borysowie. Próbuje porozbijać tutaj Pilc rywala ciosami na dół. Widać, że ten lewy hak wchodzi, że tam jest miejsce, bo Krapszyla koncentruje się przede wszystkim na tym, jakby Pilc miał uderzyć lewym sierpem, a więc trzyma jednak tę rękawicę dość wysoko. No, krzywi się z bólu Krapszyla, to cały czas ta kontuzja mu doskwiera.
No tak jak widzimy, jest to dość obfite jednak krwawienie, a więc ta minuta przerwy w żaden sposób nie pomogła Białorusinowi. Zwoliński, sędzia Dariusz Zwoliński przygląda się tej sytuacji. Na razie nie ma interwencji żadnej nerwowej, ale za moment prawdopodobnie, no nie, na razie uwaga do Krapszyli, żeby nie przytrzymywał. No ładna teraz kombinacja Pilc, zaczął prawym na dół, potem chciał jeszcze wyprostować rywala lewym sierpowym. Z kolei Krapszyla odpowiada również ciosami z lewej ręki, no ale te ciosy są niecelne, nieskuteczne. Poza tym nie mają jakiejś szczególnej wymowy, bo nie obawia się ich Daniel Pilc. ...27-letni Krapszyla. On debiutował na zawodowstwie w 2011 roku. Pierwsze cztery walki miał wtedy jeszcze status niepokonanego. Dwa zwycięstwa, dwa remisy. Potem zaczęły się wyjazdy za granicę i zaczęły się w dużej mierze porażki. Chociaż na początku on był naprawdę trudny do zastopowania, bo przegrywał z mocnymi, solidnymi rywalami na punkty. No zresztą boksował z Polakami, bo czy to z Sasunem Karapetianem, czy z Michałem Garleckim, Ludwiczakiem, Parzęczewskim, moglibyśmy tak jeszcze wymieniać co najmniej kilku. Skończyło się to wszystko na Rumińskim i na tym nokaucie w 6 sekund. Ale myślę, że ten nokaut z Rumińskim, bardzo ciężki, bardzo bolesny, też wpłynął troszeczkę na jego postawę, że Krapszyla tutaj kalkuluje, Krapszyla tutaj ma na uwadze to, że pięści rywali mogą naprawdę dużą krzywdę zrobić, więc trzeba umieć też odpowiednio paraliżować poczynania swojego przeciwnika, spowalniać tempo walki. Ostatnie 10 sekund drugiej rundy, rundy, w której oczywiście też przewaga jest po stronie Daniela Pilca i myślę, że co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Świetny lewy prosty Pilca. I trzecia runda. Przed nami pojedynku Daniela Pilca i Białorusina Siergieja Krapszyli. Na razie tam trwały jeszcze zabiegi związane z tą kontuzją Białorusina. Pamiętamy sytuację z pierwszej rundy. Przypadkowe zdarzenie głowami, jak ocenił sędzia Dariusz Zwoliński, i kontuzja Białorusina, która no w drugiej rundzie też mu dość mocno dokuczała i dawała się we znaki. Ach, teraz lewy prosty, lewy sierp Pilca. Jeszcze jeden lewy prosty. No to była dobra akcja Daniela. Po dwóch rundach sytuacja w zasadzie na kartach punktowych jest dość prosta. 20-18 powinien prowadzić Daniel Pilc i tutaj nie ma ani żadnej niespodzianki, ani żadnej trudnej zagwozdki. Jeżeli chodzi o tę obsadę sędziowską, to wspominałem o sędzim czasowym, o arbitrze ringowym, którym jest Dariusz Zwoliński, sędzia główny Arkadiusz Małek, a punktują Włodzimierz Kromka, Leszek Jankowiak i Przemysław Poszumański. Walka zakontraktowana na 4 rundy. No myślę, że Pilcowi przyda się też ewentualne doświadczenie właśnie przeboksowania 4 starć, żeby mieć świadomość, mieć ogląd swojego ciała, swojej wydolności, ewentualnie też wnioski. A i teraz trafił pięknie, bezpośrednio prawym z dołu bitym. No taki wyrafinowany dosyć atak Daniela Pilca, który idealnie wszedł w okolice brody Krapszyli. Wracając do tej myśli, po prostu potrzeba rund, żeby poznać lepiej swoje ciało, zwłaszcza, że ten
ta ciągłość startowa u Daniela Pilca wyglądała różnie w przeszłości i jeżeli będzie gdzieś tam myślał ewentualnie o kolejnych występach, czy też walkach nawet na ringach zagranicznych, no to lepiej mieć tę świadomość samego siebie. No tutaj niedaleko ringu Przemysław Gorgoń, który podpowiada swojemu koledze, jak ma rozwiązywać tę trzecią rundę. Teraz to Krapszyla odpowiedział prawym sierpem. No ale widać, że ten lewy prosty bity nawet w ciemno robi wrażenie, chociaż teraz Krapszyla po raz drugi zdecydował się na ten mocny prawy, jakby widząc, że tam jest miejsce, że tam jest luka i że możliwość jest taka, żeby Daniela Pilca tym prawym ustrzelić. Ale na razie nie było takiego momentu trudnego dla Daniela Pilca, momentu, w którym faktycznie znalazłby się w jakiejś sytuacji wymagającej od niego wskrzeszenia czegoś naprawdę specjalnego. Do tej pory to, co robi, w 100% wystarczy do tego, żeby tę walkę prowadzić. A więc czwarta, ostatnia runda pojedynku Daniela Pilca ze Siergiejem Krapszylą z Białorusi. To jest druga walka zawodowa gali Białystok Boxing Show. W Białymstoku oczywiście gala organizowana przez grupę Ecto Boxing Production Dariusza Snarskiego. Pierwszy akcent to była walka Przemysława Gorgonia wygrana przez Smajla w pierwszej rundzie przed czasem z Artyomem Hurbo. Teraz na deskach Krapszyla jest liczony po tym ataku Daniela Pilca. Chociaż była tutaj sugestia, że po prostu się Krapszyla potknął i kiwa głową z niezadowolenia, kiwa głową z dezaprobatą na decyzję sędziego ringowego. Liczenie staje się faktem. Oczywiście ono wiele nie zmienia, bo prowadzi na razie bardzo wyraźnie Daniel Pilc, a teraz rusza do bardziej zdeterminowanego ataku Polak. No może potrzebował właśnie takiego bodźca w Pilc. No też dobrze by było, gdyby Daniel Pilc właśnie wcisnął gaz do dechy i sprawdził się w tym przeboksowaniu ostatniej, czwartej rundy na wysokim poziomie, żeby zobaczyć, czy to przygotowanie kondycyjne, na którym etapie jest teraz, dawałoby mu możliwość właśnie takiego dokręcenia tempa w czwartej rundzie w pojedynku trudniejszym, w którym ewentualnie sam musiałby pewne kryzysy przeskakiwać i w którym do samego końca musiałby walczyć o wyszarpanie zwycięstwa. Przed nami jeszcze inne akcenty boksu zawodowego. Przypomnijmy, na co czekamy w już bardzo niedalekiej przyszłości. Będzie między innymi walka Timura Kuzachmedowa z Kamilem Młodzińskim. To jest bardzo ciekawe zestawienie niepokonanego Ukraińca z Polakiem, który wraca po przegranej. Siergiej Werwejko, Łukasz Zygmunt. Werwejko również wracający po przegranej, boksujący z rywalem lżejszym o ponad 20 kg. To będzie takie starcie Dawida z Goliatem. No i Tomasz Mazur z Andrzejem Staliarczukiem. To są te trzy akcenty, które zostały jeszcze do rozegrania na gali Białystok Boxing Show. Ładna teraz praca w obronie Daniela Pilca, uniknął tych dwóch ataków Białorusina. Krapszyla do tej pory 83 przeboksowane rundy plus 4 teraz, no to ma łącznie 87 rund.
Oczywiście to doświadczenie Daniela Pilca jest o wiele, wiele mniejsze z racji tego, że to dopiero czwarta jego walka, na razie 11 rund przeboksowanych. No i ta jedna porażka z Aleksandrem Dżemką przed czasem. No tutaj nie może trochę złapać w tej czwartej rundzie swojego rytmu Daniel Pilc. Teraz było zderzenie głowami, kiwnął głową z niezadowolenia Daniel Pilc, bo odczuł prawdopodobnie to zderzenie. No lewy prosty, lewy sierp. Odrobina pracy nóg, bieg wsteczny, próba prawego podbródkowego, ale wyłapał to na rękawice Białorusin. I kończymy tę walkę, kończymy czwartą rundę. Pochwalone z tego, co zauważyłem, Daniel Pilc przez swój narożnik. Sędziowie za chwilę oddadzą wypełnione karty punktowe. My poczekamy na ten oficjalny werdykt, no, który myślę nie będzie żadną sensacją i żadną niespodzianką, bo tutaj Daniel Pilc z Dąbrowy Górniczej powinien sięgnąć po ten triumf. A potem starcie Timura Kuzachmedowa z Kamilem Młodzińskim. Na razie podopieczni Dariusza Snarskiego, olimpijczyka z Barcelony, posiadacza regionalnych pasów IBF na plus, no bo wygrał przed czasem Przemysław Gorgoń. Za moment prawdopodobnie zwycięzcą zostanie ogłoszony Daniel Pilc. Jednogłośnie na punkty zwycięża Daniel Pilc, dopisując drugie zwycięstwo do swojego rekordu, a więc w tym momencie dwa zwycięstwa, jeden remis, jedna porażka Daniela Pilca. I tak prezentuje się bilans zawodnika grupy Ecto Boxing Production, no, który pewnie ma nadzieję, że w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach będzie miał okazję do tego, by zaprezentować się na kolejnych walkach, być może za granicą. Podziękowali sobie oczywiście jeszcze Pilcy z Krapszylą. Pamiątkowe zdjęcia, pamiątkowe również puchary dla zwycięzcy, dla przegranego. Myślę, że za moment Daniel Pilc dołączy także do naszego studia, żeby podzielić się tutaj swoją relacją, opinią po pojedynku ze Siergiejem Krapszylą, Białorusinem, który w dużej mierze jest dostarczycielem zwycięstw i tutaj to zwycięstwo Danielowi dostarczył, ale trzeba było popracować, trzeba było te cztery rundy przeboksować, co myślę jest dla niego jak najbardziej cennym doświadczeniem i takim złapaniem rytmu w walkach i to myślę jest najbardziej istotne z perspektywy Daniela Pilca, z perspektywy całego jego obozu. Już za moment Daniel Pilc dołączy do naszego studia. Pamiątkowy puchar odłożony. Już jesteśmy na żywo tuż po pojedynku. Witaj Daniel, gratulacje, wygrana walka. No, dziękuję. No troszkę się musiałeś namęczyć. Znaczy to jest walka po przerwie, ja wracam po dłuższej kontuzji. Gdzieś tam chciałem przeboksować, uruchomić złamaną lewą rękę. Muszę zobaczyć jak to wyszło. No, wygrana, ale nie wiem jak to było. Tam w pierwszej rundzie było mocne zderzenie głowami, to trochę zaważyło na walce? Nie, ja jestem przyzwyczajony. Ja co walkę mam jakieś rozcięcia, więc to nie robi większego wrażenia na mnie. Ale ta ręka po złamaniu jednak w tych dziesiątkach rękawicach gdzieś tam siedziała w tyle głowy i zachowawczo, no do przodu, ale jak ja boksuję raz na 7 miesięcy z powodu kontuzji, bo takie mam niestety, no to potem jest jak jest. No ale udany powrót i jak ręka? Bolało? Nie, wszystko w porządku, na razie nie czuję. No jeszcze może być adrenalina, troszkę adrenaliny, ale jednak. Nie, raczej będzie wszystko w porządku. No to czyli co, udany powrót, przeboksowane kilka rund,
Zdrowie jest? Na razie jest, zobaczymy jak to będzie dalej. Kiedy kolejna walka? Wiadomo już coś? Nie mamy żadnych planów na razie. No zobaczymy, teraz wygrałem, bo byłem w takiej, że tak powiem, pochyłej, bo przegrałem pierwszą walkę u Darka Snarskiego w grupie, słabo zaboksowałem, więc teraz troszkę lepiej, zobaczymy co będzie dalej. To życzę Ci w takim razie szybkiego powrotu na ring, zero kontuzji, a my po przerwie wracamy już z kolejną walką. Dzięki wielkie. Dziękuję, pozdrawiam.